Tato, tato, co dzisiaj będziemy robić? Wiesz, już dawno nie spędzaliśmy wspólnego dnia. To może zrobimy coś super, co? Zabierzesz mnie do wesołego miasteczka? Mogłoby być fajnie. Oj, Holly, ty byś ciągle chodziła tylko się bawić. Przecież wystarczy, że się przejdziemy po lesie. Spacer może być fantastycznym pomysłem. Na spacer? Ale tato, ja bym chyba chciała coś lepszego. Spacer to przecież nuda. Tylko będziemy chodzić i chodzić i chodzić. A może byśmy zbudowali domek na drzewie, co? Spójrz, tutaj jest mnóstwo drzew. Możemy jakiś zbudować. Naprawdę chcesz budować domek na drzewie? No ale dobrze, możemy wybrać jakieś drzewo i coś się wtedy wymyśli. Spójrzmy, gdzie tu jest jakieś duże drzewo? A może to tutaj, co? Mi się podoba, będzie idealne na budowę domku na drzewie. To może ja coś jeszcze wyczaruję, co tatusiu? Mogę? Proszę, no proszę! Nie, Holly. Dzisiaj nie będziemy nic czarować. Czary są po to, aby ich mądrze używać. Najpierw musisz się jeszcze dużo nauczyć. Zacznijmy budowę. Ale tato, spójrz! Tam coś chyba dziobie na tym drzewie. Co to jest? O, masz rację, Holly. Teraz to wyraźnie słyszę. To chyba dzięcioł, zgadza się? Musimy więc zostawić to drzewo. Nie budujmy tutaj domku, bo jeszcze się spłoszy i ucieknie. Ale te dźwięki są jakieś podejrzane. Może to sprawdzimy? No pewnie, że tak. Musimy koniecznie to sprawdzić. Myślisz, że dzięcioł dziobie jajko? Może jest tam jakieś jajko, prawda? Może być dużo jajek. No to co my sprawdzimy, tato? Ojejcia, Holly, masz rację. Tam jest wielkie jajko. Chyba trzeba je uratować, bo zaraz spadnie. Widzisz? Holly! Ale tato, my chyba sami nie damy sobie rady. Może trzeba wezwać pomoc, co? Racja, Holly. Zadzwońmy po wsparcie. No dalej. Tak? Halo? Witam. W jakiej sprawie dzwonicie? Coś się stało? Coś poważnego? Kogo mamy tym razem ocalić? Co? Na drzewie? Jesteście pewni? Coś jest na drzewie? No dobrze, skoro to taka pilna sprawa, to już jadę. Nic się nie martwcie, zaraz będę na miejscu. Już ruszam. Skoro trzeba pomóc, to najlepiej natychmiast. Nie ma co zwlekać i odkładać tego na później. Trzeba pomóc natychmiast. Tato, spójrz, to Bad Girl. Gdzie ona tu przyleciała? Widzisz? Chyba chce uratować nasze jajko. Spójrz! Dobrze, widzę wszystko. Cel namierzony. Tak, to z pewnością jest jajko, którego szukacie. Zaraz je zabiorę na dół. Nic się nie martwcie. To zabieram jajko i w drogę. Już prawie jesteśmy, ależ ono ciężkie. Już jest bezpieczne na ziemi. Jajko już ocalone. Co macie zamiar z nim zrobić? Nie wygląda najlepiej. Chyba wszystko przez te turbulencje i to dziobanie, bo dziobał je dzięcioł, prawda? Tato, zobacz, jajko już uratowane, tylko jakoś bardzo mizernie wygląda. Co my teraz z nim zrobimy? Holly, wydaje mi się, że to jajko zaczyna się wykluwać. Spójrzmy, co tam jest w środku. To już sprawdzam.
Powoli, powoli, żeby nic się z jajkiem nie stało. Zobacz, jest już w połowie wyklute. Widzisz? Zostaje tu jeszcze tylko skorupa. Czas chyba ją też otworzyć. To otwórzmy, tato, otwórzmy skorupkę. Dobrze, Holly. O, a kto tam jest w środku? To? Co są, Holly? Małe smerfy, spójrz. Tato, tato, to jest przecież osiłek. Znalazł się tutaj w tym jajku. Jak to się stało, że smerf był w jajku? Nie uważasz, że to troszkę dziwne? Ale zobacz, jaki ładny. Co on tu trzyma w tej dłoni? Chyba ciężko ćwiczy, prawda? Tak mi się wydaje. A jego chatka? Zobacz, jaka fajna. Cała niebieściutka. Zupełnie smerfnie wygląda. A w środku co jest? Kominek! No pewnie, że tak. Musi być mu cieplutko w domku. Świetna robota, Holly. Dzięki tobie i twojemu tacie udało się ocalić osiłka. Inaczej prawdopodobnie spadłby, będąc w tym jajku i możliwe, żeby tego nie przetrwał. A tak, to chociaż nic mu nie jest i wykluł się z naszego jajka. Masz rację, Bad Girl. To wszystko się udało dzięki twojej pomocy i dzięki nam. Dobrze, że byliśmy tu o właściwej porze. Masz rację, Bad Girl. To wszystko by się nie udało dzięki naszej wspólnej pracy. Ale najważniejsze, że ty też przyleciałaś nam z pomocą. Inaczej sami nie zdjęlibyśmy jajka z drzewa. Musielibyśmy przy tym się dużo napracować, a dzięki tobie wszystko się udało.